Lamborghini, nie wiem jak ono się nawet nazywa, ale to jest ciekawy samochód i ja go zrobiłem, ale w sumie on nie był jakiś tam super wyjątkowy. Jest dosyć ciężki, chyba około 2 ton waży czy coś takiego. Zobaczymy co tam, ale no ciekawy jest, tak? Jest wielki, kwadratowy, dziwnie wygląda. Ale zapewniam was, nikt takiego nie ma. Jedziemy cross country, nie testowałem go jeszcze na multiku. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Klasa A, więc tutaj też nie będziemy szybko jeździć. Będzie ciekawie. No jedziemy. Ciężkie to jest. I wygląda dziwnie, ale czy poradzi sobie na rankedzie? Jedziemy. Tu się wszyscy zawsze spychają tak hardkorowo. I ci co jeżdżą, robią wallrajdy, to zawsze wygrywają. Cwaniaczki. No i coś tam, jedzie ten samochód. On ma standardowe zawieszenie, bo nie starczyło mi już punktów w tej klasie, żeby założyć mu jakieś tam lepsze, regulowane. Więc no, całkiem nieźle, nie? Mercedes G63 AMG polecam. Nie wiem, czy tutaj czasem nie ma G65, czyli z silnikiem chyba V12, nie? O, mogłem chyba tu dołem pojechać. Tam zdecydowanie szybciej się jedzie niż tutaj. Tam no, tory można sobie... Wow! Tu nie wyrobił. Jedzie, dziadu. I znowu. Dobry jest, nie? Ten Lambos. Samochód rodem z Minecrafta. Ej, no, rzeczywiście. Lucek, odpal nitro. Czasami tutaj, jak się długo gra w NFS-y i przyjdzie do takiej Fordzy, ja pamiętam, miałem coś takiego, jak zagrałem pierwszy raz w Forza Horizon 2, a grałem długo w NFS-y wcześniej. Jak pierwszy raz zagrałem Horizon 2, to była moja pierwsza Forza Horizon, to miałem coś takiego, że próbowałem nitro włączyć. Naciskałem guzik A na padzie, żeby to zrobić. Ale no, nie pykło. Tutaj nie ma nitra, tu trzeba dobrze jeździć w większości przypadków. Chociaż na multiku niekoniecznie. Na multiku trzeba się dużo spychać i robić wallride się wtedy wygrywa. No jest oczywiście bardzo słabe jak ktoś tak robi, no ale dużo osób tak jeździ. No i cyk, druga pozycja, także bardzo spoko. Akurat te tereny, które tutaj będą, to one są takie dosyć gładkie. No i ten sobie powinien poradzić z tym wszystkim. Także jedziemy całkowicie na przełaj. Zobaczymy jak inni ludzie pojadą. Jak? O, pięknie wyskoczył. Bardzo fajne, miękkie zawieszenie ma w standardzie. I radzi sobie, no. Na wyścigi zrobić to Lambo. Ono jest już na wyścigi, tylko właśnie nie szosowe, a te. A offroadowe. Taki totalny offroad, nie? Kto tam tak poleciał? Jezu. Po lewej stronie widziałem latający samochód dosłownie. Tu musimy jakoś przez te drzewa. Może się uda nie rozbić, uwaga. O nie, o nie, o nie. Och! Zawsze takie losowanie jest. Gęsty las. Ale chyba nie tylko ja się rozbiłem. Więc mam szansę. Te mureczki co rozwalamy nie robią na nim żadnego wrażenia. Jedziemy pod górę, na Tour de Podlasie chyba.
I cyk. Kurde. O, nic nie widzę. Dobrze jest na razie. Watch out! Oh shit! Ale żem skopał! O, Ford Bronco! Gdzie mnie tu zbiegasz, dziadu? Jak poleciał? Nitro chyba włączył czy coś. Go wywaliło. I ostatni zakręt. Dawaj tego. Blisko było. No ale co? Dobry ten Lambos jest, nie? Druga pozycja. Gdybym miał dobry team, to byśmy to wygrywali, tak? No ale niestety. Jest jak jest. Streamu ludzka, lecę po popcorn. 10 minut, za 10 minut kolejne losowanko, słuchajcie. Za 10 minut. Biedne Podlasie. No, daj spokój. Nie poszedł mi ten wyścig. Nie no, nie poszło mi tak źle, tak? Miałem tutaj dosyć mocnych przeciwników. No ale zobaczcie, przez takie coś teraz mi spadnie ranga, nie? A byłem cały czas praktycznie albo na trzeciej, albo na drugiej pozycji. Czy na, nie, na czwartej raz byłem, tak? No ale cały czas wygrywa ta niebieska, no bo co? No bo tak. I teraz co? No właśnie, no. Lipa. Rankingowane wyścigi nie są takie fajne, niestety. Ej, Luce, grasz online? Gram online teraz. Dobra, zobaczcie. Nie, 1986 ten Lambos jest. Tak sobie wygląda, on jest taki kwadratowy, nie? Śmieszny taki trochę. Jaki środek, patrz. Lata 80. Taki Lamborghini Urus z lat 80.